e-polecony. Sprawdź, jak łatwo nadać przesyłkę. Uwierzytelnij się środkiem identyfikacji elektronicznej na swoje konto gov.pl. Na dashboardzie widzisz wszystkie skrzynki doręczeń, do których masz dostęp. Wybierz skrzynkę, z której chcesz nadać e-polecony. Wybierz panel usług dodatkowych. W widoku usług dodatkowych wybierz kafel e-polecony skorzystaj. Z menu Nowa przesyłka wybierz Nadaj przesyłkę. Wpisz ADE adresata lub wybierz adresata z własnej książki adresowej. Wpisz temat wiadomości. Wybierz liczbę dni na odbiór przesyłki dla adresata. Napisz treść wiadomości. Ewentualnie dodaj załącznik i wyślij przesyłkę. Przejdź do folderu do opłacenia. Jeśli nie posiadasz umowy z Pocztą Polską, opłać przesyłkę przez bramkę płatności. Przesyłka trafia do folderu wysłane. Po wybraniu wysłanej przesyłki możesz ją podejrzeć oraz pobrać wraz z dowodami. W folderze dowody możesz na bieżąco weryfikować wystawione dowody dla przesyłki. Już wiesz, jak bezpiecznie wysyłać wiadomości i dokumenty. Teraz sprawdź, jak odbiera się przesyłki w e-poleconym.